Aktywowano cross-jaffia FM repeater ISS437 i 800 MHz. O godzinie 1.02 GMT 2 września na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej aktywowano międzypasmowy amatorski przemiennik radiowy FM z łączem w dół na częstotliwości 437 i 800 MHz. Ogłoszenie zespołu realizującego ten projekt na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ARISS, brzmi: Zespół ARISS ma przyjemność ogłosić, że konfiguracja i instalacja pierwszego elementu systemu radiowego została zakończona i obecnie trwają operacje krótkofalarskie z jego wykorzystaniem. Ten pierwszy element, nazwany Interoperable Radio System, IORS, został zainstalowany w module Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Columbus. IORS zastępuje system radiowy i moduł pakietowy firmy Ericsson, które zostały pierwotnie certyfikowane do lotów kosmicznych 26 lipca 2000 roku. Praca nowego systemu radiowego odbywa się w trybie cross-jaffia repeater FM z częstotliwością łącza w górę 145 i 990 tysięcznych MHz z tonem dostępu CTCSS 67 Hz i częstotliwością łącza w dół 437 i 800 tysięcznych MHz.